Jak przegadać ze swoim partnerem trudny temat, tak żeby jego ego nie zaczęło zionąć miotaczami ognia? Czyli tym razem historia o nieco innym zastosowaniu roleplay, którego doświadczyłem. Z jednym moim partnerem mieliśmy takie poczucie humoru, że potrafiliśmy podejść do siebie i rozmawiać ze sobą tak, jakbyśmy się nie znali. Na przykład... Cześć, a... Ty jesteś tutaj pierwszy raz? A to była kuchnia w jego mieszkaniu, także rozumiecie. No i pewnego razu, leżąc na łóżku, poczuliśmy, że znowu wchodzimy w rolę. On zaczął opowiadać mi o pewnym typku, z którym się spotyka i ma z nim pewien problem, a ja byłem tym przyjacielem, który chce tego wysłuchać i mu pomóc. Dzięki takiej formule mojemu chłopakowi było łatwiej się otworzyć i opowiedzieć mi o tym, co mu leży na sercu. No a mi było łatwiej się zdystansować emocjonalnie od tego, co słyszę na swój temat, no bo to nie było teoretycznie o mnie. No i w efekcie powiedziałem mu: słuchaj, masz absolutnie prawo tak się czuć, bo koleś daje sprzeczne sygnały, więc na twoim miejscu bym to po prostu obserwował. No i w razie co, nie ma co zwlekać, lepiej uciekać. No i posłuchał. A tak zupełnie na poważnie, mówienie wprost o swoich potrzebach, obawach, obiekcjach co do relacji, co do seksu, co do rzeczy, które się wydarzają między nami, serio może być trudne. Dlatego warto skorzystać z książek, w których możecie znaleźć wiele sposobów na to, jak się do takich rozmów przygotować i jakie techniki ewentualnie obrać. A jeśli nie wiecie, po jaką książkę sięgnąć, tu macie kilka przykładów.